Cześć! W dzisiejszym odcinku omówię 4 błędy podczas przechodzenia gardy, które najczęściej zdarzają się u osób początkujących, ale osobom bardziej zaawansowanym też zdarza się je popełniać. Błąd numer 1 to ignorowanie underhooka. Kiedy osoba z dołu jest w stanie wrzucić swoją rękę głęboko pod naszą pachę, to otwiera się droga do naszych pleców, sweepa czy też regeneracji gardy. Przeciwnik może wykorzystać ten chwyt do wychylenia nas, może dzięki niemu łatwiej wstać czy też zregenerować gardę. Dlatego, jeśli czujemy, że ktoś próbuje grzebać pod naszą pachą, powinniśmy od razu się tym zająć i pozbyć się albo zneutralizować tego underhooka. W momencie, kiedy poczułem, że mój partner wrzucił underhooka, nie szedłem do przodu, tylko zatrzymałem się w miejscu, najpierw pozbyłem się tego underhooka, a dopiero później kontynuowałem przejście gardy. Gdybym kontynuował przejście gardy bez adresowania tego chwytu, to mój partner odzyskałby gardę, a ja bym musiał zacząć przechodzenie gardy od nowa. Więc bardzo ważne elementy podczas przechodzenia gardy to obserwacja, jakie chwyty ma nasz przeciwnik, świadomość, co może z nimi zrobić i jak temu zapobiec. Kiedy przeciwnik złapie underhooka i wysunie się dzięki niemu, to my przestajemy mieć kontrolę nad jego ciałem. Dlatego w pierwszej kolejności będę chciał tak się ułożyć ciałem, żeby przeciwnikowi było jak najtrudniej wstać czy też się wysunąć, a to da nam czas, żebyśmy się pozbyli tego underhooka. Nieważne, czy to będzie półgarda, czy też knee slide, tak jak w poprzednich przykładach, czy też inne gardy czy sytuacje, koncepcja będzie dokładnie taka sama. Nie możemy ignorować underhooka. W trakcie przechodzenia gardy czasami lepiej dać jeden krok w tył, żeby później zrobić dwa w przód. Dlatego bardzo często lepiej pozbyć się najpierw jakiegoś chwytu, a później dopiero kontynuować przejście gardy. Nawet jeśli przez to będziemy musieli się na chwilę cofnąć albo zatrzymać. Kolejnym błędem jest nieutrzymywanie pleców przeciwnika na macie. Kiedy osoba walcząca gardą ma odklejone plecy od maty, ma dużo większą mobilność i łatwiej jest jej zregenerować gardę, czy też nas zaatakować na przykład poprzez obalenie. Zwróćcie uwagę na to, że mój partner mimo posiadania dobrych chwytów nie był w stanie przejść mojej gardy ani mnie skontrolować, przez to, że nie był w stanie dobić moich pleców do maty, a ja dzięki temu miałem dużą mobilność i mogłem kontrolować cały czas dystans. Przyjrzyjcie się teraz, jak Natalia blokuje moje przejścia dzięki temu, że ustawia się cały czas na boku, co zwiększa jej mobilność i daje dużo większe możliwości do pracy gardą. W większości przypadków będziemy chcieli być na boku, kiedy walczymy z dołu. Dlatego jeśli przechodzimy gardę, jednym z naszych głównych celów powinno być rozpłaszczenie naszego przeciwnika, czyli dobicie jego pleców do maty i nie pozwalanie mu się skręcić, dzięki czemu będzie mu dużo trudniej walczyć gardą, ponieważ zabieramy mu mobilność. Żeby rozpłaszczyć naszego przeciwnika, bardzo często będziemy starali się skontrolować głowę, a następnie odkręcić, ponieważ ciało podąża za głową. Żeby skontrolować głowę, bardzo często najpierw będziemy musieli wygrać walkę o chwyty, która jest bardzo ważna, walcząc zarówno z góry, jak i z dołu. Też trzeba pamiętać, żeby zostawiać jak najmniej miejsca, żeby przeciwnik nie mógł odzyskać gardy swoimi nogami. Przykładem gardy, gdzie jest najbardziej wykorzystywane to, że plecy są odklejone od maty, jest motyla garda. Jednym ze sposobów na neutralizację tej gardy będzie dobicie pleców przeciwnika do maty, w wyniku czego bardzo dużo traci mocy w nogach i mobilności. Kolejnym błędem początkujących jest przepłacanie za kimona, rash guardy i inny sprzęt treningowy. Żeby tego uniknąć, możecie skorzystać z kodu Mateju, dzięki któremu otrzymujecie 10% zniżki do sklepu Grand Game. Kolejny błąd to pchanie się w ramy. Ramy to struktury, które umożliwiają tworzenie i kontrolowanie dystansu oraz zapewniają połączenie z ciałem przeciwnika. Bardzo częstym błędem jest ignorowanie tych ram. Kiedy czuję, że ramy mi przeszkadzają, muszę się w jakiś sposób ich pozbyć. Najłatwiej pozbyć się tych ram, zmieniając ustawienie kątu naszego ciała. Przykładowo, zamiast bezpośrednio pchać się w przeciwnika, mogę spróbować przejść go dookoła. Jeśli przeciwnik dalej będzie trzymał ramy, staną się one bezużyteczne. Inną opcją jest ustawienie swojego ciała tak, żeby rozciągnąć te ramy, zmieniając rozłożenie ciężaru naszego ciała. Wszystko będzie się opierało o to, że ramy są skuteczne pod jakimś kątem, a my, zmieniając odpowiednie ustawienie naszego ciała oraz kąt, pod jakim przykładamy presję, jesteśmy w stanie sprawić, że te ramy będą bezużyteczne. Kwestia znalezienia dla siebie najlepszego sposobu oraz adekwatnego do tego, co robi przeciwnik. Przykładowo w tej akcji, kiedy czułem, że jestem bardzo mocno zablokowany przez ramy, zamiast pchać się na wprost, poszedłem dookoła, dzięki czemu ramy przestały mnie blokować, a ja mogłem dojść do pozycji północ-południe. Dlatego pamiętajcie, ramy omijamy, a nie się w nie pchamy.
Kolejny, bardzo poważny błąd to akceptowanie sweepów. Kiedy ktoś nas przewraca, my godzimy się ze swoim losem i nie próbujemy już nawet oporować, tylko akceptujemy to i próbujemy zająć jakąś gardę. A tak naprawdę to rolą osoby, która sweepuje, jest skontrolować nas i utrzymać na ziemi, bo sam sweep bez utrzymania kontroli nie jest wcale taki groźny. A jak się nauczymy tego, że jak ktoś nas przewróci, to jeszcze nie jest koniec akcji, to będzie nam dużo prościej pracować z góry. Dlatego, kiedy ktoś nas przewraca, nic nie broni nas przed tym, żebyśmy próbowali z powrotem wstać. Bardzo często po sweepie nasz przeciwnik nie ma wcale jeszcze dobrej kontroli nad naszym ciałem, więc my możemy to wykorzystać, żeby znowu wrócić na górę. Nawiązując do drugiego punktu, póki wasze plecy nie są rozpłaszczone, to dalej jesteście mobilni i bardzo często można z powrotem znaleźć się u góry, nawet korzystając z pędu, jaki występuje często podczas sweepów. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz to zrobić za pomocą serwisu Buy Coffee i postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie.